Siemano, siemano, witam serdecznie każdego widza na tym kanale. Oczywiście łapka w górę i subskrypcja na same starcie, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami. Serdecznie was zapraszam na mój kanał Szczypcą Plus, ponieważ dzisiaj, uwaga, w Pet Simulatorze wydałem 10 tysięcy robuxów, żeby wydropić huge pety. I uwaga, zaspoileruję wam, zdobyłem nie jednego, nie dwa, a aż 3 huge pety na tym odcinku. A po odcinku zdobyłem jeszcze jednego huge peta, czego nie ma na odcinku, więc już w tym momencie mam 10 huge petów. Wejdźcie tam zobaczyć, jak mi się to udało zdobyć, bo naprawdę zacna była przygoda. A my dzisiaj jesteśmy oczywiście na palionowie. Czekajcie, tam jest jakiś nick. Kto tam biegnie? Hejter, hejter mi przed domem przebiegł właśnie. Dobra, czekajcie, 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 bo ja właśnie sobie wchodzę tutaj, prawda, żeby mój kolejny dzień, prawda, tutaj bandyty na palionowie rozpocząć. Strasznie gorąco mi jest w głowę od tego, od tej kominiary, ale mówię to co odcinek w sumie. Z tym, że faktycznie tak jest i dzisiaj jest wyjątkowo, tak mi ciepło, mam zamknięte okno. Czekajcie, otworzę sobie okno. Dobra, teraz jak mam otworzone okno, mam nadzieję, że trochę świeżego powietrza wpadnie i zimna z zewnątrz, bo kurczę, naprawdę już mi, tak powiem, grzeje w łeb. Dobra, jestem gotowy na film. A więc tak, widzowie, jaki jest plan? Jaki jest plan? Ponieważ widzę tutaj hejtera i pomyślałem, że w sumie, to skoro on już tutaj jest, to można by było, prawda, go pośledzić. Można by było zobaczyć, co on kombinuje tutaj, bo mi się to nie podoba, że on właśnie akurat tutaj przyszedł. I teraz tak, on tutaj sobie gdzieś chodzi koło domu Milki i to nie jest najlepsza rzecz. Bo co prawda ona wczoraj mnie powstrzymała przed napadem na jego dom, ale dzisiaj jej nie ma, więc jest szansa na to, że to dzisiaj napadnę na ten dom, bo mnie bardzo denerwuje ten, prawda, hejter i przydałoby się, prawda, go ukrócić. Dobra, on tam gdzieś był, ja go tam gdzieś... Jest tam, jest w drzwiach stoi, patrz, wychodzi. Wychodzi z drzwi zaraz. Czy nie, jeszcze tam stoi, tam, o, tam jest. I uwaga, o, wyszedł, dobra. Chowamy się szybko. Chowamy się tu, patrz, jaki będziemy mieli tutaj... Jaki widok stąd. Gdzie on tam jest, uwaga, leci sobie tutaj. Leci tam. Gdzie on... Czekajcie, bo ja tu... Jednak nie widzę tego tak dobrze, jak myślałem, że będę widział. Gdzie on jest teraz? Zgubiłem go. No nie wierzę. No a dobra, jest tam, po drugiej stronie. Jest teraz w tej wiosce wieśniaku, on się ten nie powinien zbliżać w ogóle. Jak on już chce tu być, to niech on w tej swojej ręce po prostu siedzi, w tej łapce w dół. Niech się stamtąd nie rusza, ani że on sobie tutaj spaceruje normalnie po tym palionowie. Dobra, on... Czy on idzie do Dave'a teraz? Patrz jak się rozgląda. Widzę go, rozgląda się, dobra. Wszedł do domu Dave'a, okej. Nie podoba mi się to, ale dobra, zobaczmy. Czy ja przez okna będę widział, co on kombinuje? Ej, nie mogę tu przeskoczyć, czemu tu nie działa mi double jump? Znaczy, nie double jump, tylko podwójny skok. Dobra, tam gdzieś był, ale gdzie on jest teraz? Nie wiem, dobra, czekajcie, zbliżmy się do tego domu, ale oczywiście po cichu. Czy ja mam potę na niewidzialność? Dobra, ona mi się może przydać dzisiaj, więc weźmy sobie ją zamiast łopaty tutaj, znaczy zamiast... No tutaj, a ziemniaki zamiast łopaty, dobra, i zszedł tam na dół, do domu Dave'a. Tylko Dave'a nie ma na serwerze, jestem tylko z nimi, dlaczego on tam włazi w ogóle bez pozwolenia do domu czyjegoś? I to tak jeszcze, prawda, w biały dzień. Nie wygląda to najlepiej, ale dobra, wyjdźmy tutaj do góry. Do góry, nie mogę stąd wyjść, nie mogę, dobra, mamy elytrę założoną, więc ja sobie zrobię tak, uwaga, tu. Uwaga, pyk. Dobra, i teraz, ściągnij tą elytrę. Dobra. Teraz widzę go przez okno. Co on tam kombinuje, ty? Jest... Dobra, ma jakąś książkę, dobra, nie wiem, o co chodzi. Ale coś tam... Czy on tam... No ta... Dobra, zostawił książkę. Czekajcie, zaraz sobie zobaczymy, co to jest za książka, bo mega dziwne jest to, że on zostawia jakieś książki u niego na chacie. Ale dobra... Dobra, nie widział mnie. Dobra, przejdźmy tu, żeby mnie dalej nie widział. Nie spójrz się, tu nie... Nie widział mnie? O kurczę. Dobra, on tak machnął szybko tą głową, że mógł mnie nie zauważyć. Dobra, schodzę tu na dół. Dobra, tu mnie chyba nie widział. Ja szybko bym poszedł zobaczyć, co on napisał tam do Dave'a. Do tego, dobra, wchodzimy tu. Dobra. No, co jest? Dobra, tu. Schodzimy na dół i zobaczymy, co on tam napisał. Dobra, tu nie mógł mnie zobaczyć. Tu jest książka. Co tu jest napisane? Nie udało się poderwać Milki. Patałachu, twoje rady miały mi pomóc i co, wszystko poszło w piach, Gustli. No i bardzo dobrze, że mu się nie udało. Tak coś czułem. To w końcu jest hejter, a Emilia to porządna, szanująca się kobieta, prawda, i ona nie będzie z jakimś, prawda, hejterem. Przecież to jest bez przesady. Nie, że tak powiem, nie żartujmy sobie. Gdzie on jest? Zgubiłem go teraz. Ja też mam bardzo... Kurczę, muszę ściągnąć lekko okulary, bo ja nie widzę ekranu. Tak mi tutaj świeci wszystko w ten... Zgubiłem go! Nie wiem, gdzie on jest! Nie umiem się wysłowić!
Zaraz mi się ciężko mówi dzisiaj w tej komijarce. Jakoś duszno jest strasznie. Dobra, dobra, jest tam, dobra, widzę go. Poszedł do Pawła chyba. Wiecie co, dobra, ja muszę być bliżej niego, ja piję tą potę na niewidzialność, bo to jest bez sensu, jak ja tak stoję z daleka, to mi co chwilę znika, więc ta pota na niewidzialność, skoro już ją mamy, wykorzystajmy i zobaczmy, co on tu konkretnie kombinuje, bo to jest mocno dziwne, dobra. Czy on miał TNT w ręce? Ja jestem pewien, że miał TNT w ręce. Jestem tego pewien, że miał TNT w ręce, dobra, mogę założyć okulary teraz znowu, bo tutaj chyba będę więcej widział. Dobra, widzę. Chodzi sobie tutaj koło domu palionki. Czekajcie, musimy się tutaj, że tak powiem... dobra, on tam gdzieś idzie do Pawła, ja muszę zjeść. Moment, że tego nie słyszy. Dobra, nie, chyba nie słyszał, dobra. Zostawię jakąś tabliczkę. Uwaga, co on tu napisał? Pisze coś. Kurczę, jak w tej kominiarce jest dzisiaj gorąco! Dobra. Pożyczam 300 takich diaksów jak coś. Okej. Zostały informacje, że pożycza 300 takich diaksów, no. Ciekawe, zobaczmy, czy faktycznie, czekajcie, on teraz szuka diamentów, ja wiem, o, tu są. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Co jest? On zabrał więcej, ja nie wiem już ile nawet, ale on zabrał więcej niż trzy. Czekajcie, czy on tu naprawdę napisał trzy? Napisał 300 takich diaksów. Kurczę, ukradł więcej diamentów niż powiedział. Tak nie może być. Co to jest za kradzież w biały dzień? Czy on tu okrada teraz wszystkich po kolei? Ciekawe, co on zabrał od Dave'a, jak on tam był. Ja tego nie widziałem, bo byłem daleko od niego, ale dobra. On idzie teraz... Gdzie on idzie? Do bzyka idzie. No tam to akurat nie ma co kraść. To akurat jest akurat biedny dom. Więc tutaj... No dobra, niech idzie, ale... A, z TNT. No to dobra, to też jest jakiś pomysł. No nie, no powinienem bronić chyba ten dom, nie? No ale w sumie... W sumie to nie. Nie wysadził, to niech se stoi. Niech Mara to zobaczy i niech jest w szoku. Dobra, idziemy. Czekajcie, on idzie teraz znowu do Dave'a, czy gdzie on idzie? Co on kombinuje? Dobra, lecę za nim i zobaczymy, co on zrobi. Ale już wiemy na pewno, że okradł Pawła z diamentu. Czyli kradzież sołtysa. Ej, Kajon idzie, ty, zostań! Dobra, to mi się nie podoba, on idzie do mnie, jak on mnie chce okraść w ten, prawda, przecudowny, prawda, jakże to słoneczny, co jest dzisiaj, czwartek, to mnie się to nie podoba. Gdzie on idzie? Patrz, robimy tak, pyk. Aha, jestem w środku, on tu wyjdzie? Się skrada się tam, patrz jaki to jest głąb. Dobra, patrzymy, co on tu będzie kombinował. Ja muszę do skrzynek patrzeć, co on robi? Dobra, myślałem, że on wskoczy do tej lawy albo coś tam wrzuci. Ja już przez chwilę bałem się, że tam diamenty wrzuci te od Pawła, które zabrał. Dobra, przeglądam mi skrzynki, ale ja nie mam tu cennych rzeczy, ja mam najcenniejsze rzeczy, ja mam schowane. Nie mogę tam przejść teraz. Ja najcenniejsze rzeczy mam, patrzcie, ja tu mam najcenniejsze rzeczy schowane. Wender, cześćcie. Tu nie da się tak po prostu wejść, tu nie da się tak po prostu zobaczyć, co się kryje. To są najcenniejsze rzeczy i tutaj nie ma tak łatwo. Dobra, on coś tu przegląda mi, zostaw tą zbroję. Jak ją ruszy, ma przekichane, tu go leję od razu. No. Dobra, dam mu szansę, może to odłoży. Ale jeśli on to zabierze, ma przekichane. Dobra, nie, no i on zostawi tabliczkę teraz, że albo pożyczy, albo że zabrał, no ciekawe. Co on napisze w takim razie, hejter? Ja mam jeszcze czasu, mam 4 minuty jeszcze. Pożyczyłbyś mi zbroję. O, jak się spytał, ty! Niby się spał, a myślałem, że będzie kradł bez pytania, no, chociaż tyle, jakiś plus, że się chociaż spytał. Co? Tak się nie bawimy. Ja to biorę, bo to tu na pewno ktoś zaraz wysadzi. Dobra, wychodzimy stąd. Idzie do Milki teraz. On, mam wrażenie, że on zaczyna bezpiecznie grać na zasadzie takiej, że on jest w stanie okraść wszystkich, tylko nie mnie. Wiecie, o co chodzi? Że on, mam wrażenie, że on jest taki sceptycznie nastawiony do mnie i woli, że tak powiem, grać w taką, kurczę, jak to się pozmieniało. Ja tu nie byłem dawno. Dobra, jesteś piękna, baby. Ojeny, jaki cringe. Ojeny. Dobra, co tu napiszę? Dawaj, pokaż klasę. Pokaż, jak się podrywa. Niech napisze jakiś, prawda, wierszyk. Pewnie myśli nad rymem teraz. No, o, napisał? Chodźmy na randkę, za drugim razem się uda. Ja, pan diamenty przyniósł.
Nie, no to jest, to są jakieś jaja nieśmieszne. Dobra, dobra, to niech on sobie tak myśli, że on tutaj coś może zdziałać, no ale dobra. Zamknął drzwi, wyszedł gdzieś, idzie gdzieś z domu. Kurczę, on okrada nas tutaj wszędzie. Ty, w ogóle właśnie, tutaj w tym innym wymiarze. Ej, dobra, tam coś jest. Czy tu jest jakiś... Czekajcie, muszę to szybko sprawdzić. Co wy gadacie, że tu bunkry? Co jest? Przecież tu tych bunkrów nie było. One powstały chyba przez to, że my w tym innym wymiarze zrobiliśmy, albo to ktoś zbudował, nie wiem. Nie rozumiem tego, dobra. Widzę, że on gdzieś w tamtą stronę poszedł. Zostało mi jeszcze 2 minuty 40 sekund, więc tak naprawdę niewiele, żeby jeszcze go pośledzić. Nie mam drugiej poty, niestety. No, nie mam. Dobra, on wszedł do szkoły. O kurczę, on przez okno wchodzi, co jest grane? Dobra. Dobra, wiecie co, ja już go nie śledzę dalej, bo on tutaj po prostu sobie krąży dookoła, czyli chyba nic ciekawego się nie dowiemy już od niego. Ale widziałem, że okradł Paliona. Mi się wydaje, że on jest złodziejem. I to już nie jest pierwszy raz, jak on okradł kogoś. Najpierw wyrzucał wieśniaków z tych domków, teraz okradł Paliona. No, nie podoba mi się to. Ja, dobra, wracam na chatę, bo zaraz mi się skończy pota, więc trzeba się schować przed nim. Ale będę musiał donieść na niego, bo serio, to jest już nienormalne. On najpierw wyrzuca wieśniaków, teraz okrada... Nie, ja tego nie będę akceptował, nie?